Arturze, gdzie idziemy? Idziemy zobaczyć nowego Explorera. To samochód, który przyjechał do nas z Wrocławia. Jesteśmy bardzo podekscytowani, więc niebawem chodźcie z nami. Yeah! Czekać, kiedy nagramy kolejny odcinek Karmić się Fortem. Karolina, wsiadaj, zobacz. Wow, jest ładnie, jest tak... Patrz na górę w ogóle. Tu tam zobaczyłaś, jaką ma rozbudowaną konsolę. My się tutaj spokojnie pozachwycamy. Jaki wielki schowek. I co my mamy tutaj? W zasadzie czego nie mamy? To chyba było lepsze pytanie, bo ten samochód jest mega wyposażony. Hybryda typu plagi. Mocy 456 koni mechanicznych. To jest V6? Tak. Silnik 3-litrowy z 10-biegowym automatem, napędem na 4 koce. Tam z miejscem. Tylna kanapa jest regulowana i to każdy z foteli z osobna jest regulowany. Jest taki amerykański, taki duży, nie? Znaczy, no, samochód. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja to się zachwycam takimi małymi rzeczami. Duże i małe zarazem. Teodor, jak ci się podoba nasz Explorer? Pięknie. Czy wy jesteście gotowi? Czy my jesteśmy gotowi? My nie jesteśmy gotowi. Ja cały czas myślę o tym, jak tu nie gdzie my się wymienimy. Nagrywamy, nie możemy sprawdzić systemu audio. Ale jest też... Jest na pewno Bang & Olufsen. Czuję się, jakbyś prowadziła kugę. Momentalnie to jest... No niesamowity jest! Ale że cię polubiłem! To jest kolumbryna, Karolina. Przecież to jest ogromny samochód. Wygląd zewnętrzny? Nie, 10 na 10. 10 na 10. Dynamiczne? To jest w ogóle rewelacja. Chciałabym sprawdzić z tobą parking podziemny. Okay. Słuchaj, co robisz dzisiaj? Może sprawdzimy parking podziemny? Sprawdzimy tutaj, pomieścimy sobie. Podziemne są fajniejsze. Wjechaliśmy. Bo nie ukrywajmy, że to jest samochód dla rodziny przede wszystkim. Tak mi się wydaje. Ja sobie to sprawdzę. No zobacz. W liniach się umieścimy. Jezu, jak ty daleko siedzisz. Sport jak każdy. Ładunek. Wybuchowy. Zauważyłem, że już mam swoją standardową pozycję, jak stąd zawsze jeżdżę. Jedna rączka tutaj, druga tutaj. Pośladki lekko ściśnięte. Moment obrotowy jest bardzo wyczuwalny. Dobra. Jedziemy na trasę? Tak. Pani kochana, tu sobie pani nawet telefon naładuje. No patrz, działa. Czy my się ocieramy o doskonałość w tym samochodzie? Tak się zastanawiam, wiesz? Jego praktyczność. Bo auto jest mega reprezentacyjne. Schowków ile? 1, 2, 3. Lusterko oświetlone, pani kochana, coś dla pani. Co to za stereotypy? Ci więcej czasu zajmuje się spoglądaniem. Ale się zdenerwowałam. Ja tylko powiedziałem, że są lampeczki w lusterku, to co ty? Co myślę, że dalszą część programu zrobimy w takiej formie. Oni zrobili też taki samochód, który ma tą zaletę Mustanga w postaci tego, że tam jest fajny silnik, że to auto jest takie... No nie da się go pomylić z niczym innym. Masz tak, że przeraża ciebie wielkość tego samochodu? W sensie... Nie. Pierwszy raz nim jedziemy. Pierwszy raz o nim rozmawiamy jako o rzeczy, którą widzieliśmy i dotykaliśmy, którą jechaliśmy. I nie mamy takiej rzeczy, do której moglibyśmy się przyczepić. Chciałam tylko powiedzieć, że ten odcinek pewnie już by się teraz kończył, ale pomyliłam drogę. Gdzie jest ta lista tematów zastępczych? Podobno za szybko jeżdża. Nie. No prawda? Nie. Jest taka rzecz, która ci tu nie pasuje. Nie znalazłem i to jest najlepsze. No warto, naprawdę warto. Nawet jeżeli nie myślicie o zakupie takiego samochodu, to warto sobie zobaczyć. Jak... Dokąd zmierzamy w Fordzie? Dokładnie. Bo mam wrażenie, że to jest właśnie taka wizja naszej przyszłości. Dokładnie. Co? Do zobaczenia? Do zobaczenia.